brałem od Boga jakieś 3 dni temu. Ale chciałbym, żebyście sobie mogli robić notatki, bo ja myślę, że to może być ważne, te zanotowanie pewnych rzeczy dzisiaj. Chciałbym też, żebyście byli czuli na Ducha Świętego, ponieważ ja osobiście, kiedy odebrałem to od Boga, to bojaźń Boża, która jest we mnie, się podniosła i to bardzo. Weźmy Ewangelię Jana, 1 rozdział. Przeczytamy sobie od 1 do 5, potem od 9 do 14. Od 1 do 5. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Niego powstało, bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. I teraz od 9 do 14. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przed nim powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Słowo, tutaj ten wyraz Słowo, to jest greckie słowo logos. I to słowo logos pochodzi od słowa lego, czyli mówię. Czym jest logos? Logos to jest, i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest mega szeroki zakres rozumienia tego słowa. I przypominam, opieramy się na tym, co jest napisane. Na początku było słowo, na początku był logos. Logos to jest przecież wewnętrzna racjonalność. Czyli to nie jest powiedzenie czegokolwiek, chlapnięcie ozorkiem, tylko to jest powiedzenie czegoś bardzo racjonalnego. Dalej, słowo logos oznacza uporządkowanie czegoś. Na przykład słowo logos jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego słowa określającego to, jak Bóg tworzył ziemię. W ogóle, że Bóg uwolnił jakiś logos i powstała ziemia. Dalej jest napisane, że Bóg uwolnił jakiś logos i ziemia, która była chaosem i pustkowiem, stała się ziemią użytkowaną. Więc widzimy, że ten logos to było coś, co tworzyło i coś, co porządkowało. To jest coś takiego. Logos też, przyjaciele, to zasada prawdziwości, czyli to logos to jest uwolnienie pewnej zasady prawdziwości, czyli logos to jest też coś takiego, że ty nie mówisz sobie jakiejś prawdy, tylko ty tą prawdę opierasz na poznaniu, myśleniu i mówieniu. Logos to jest cały złożony system przekazu. Na początku był logos, to jest bardzo poważna sprawa, zaraz będziemy o tym dalej mówić. Logos to też jest zasada ciekawa. Ja sobie pobadałem troszeczkę takich różnych greckich tekstów i zobaczyłem, że w ogóle logos jest używane w dzisiejszym czasie w greckiej logice, w fizyce, w określeniu celu jakiegoś, to jest w dzisiejszym języku, w określeniu sensu jakiejś rzeczy. Logos to też jest określenie etyki jakiejś. Zobaczcie, jaki jest ogromny zakres słowa. Na początku był logos, czyli potencjał Boga uwolniony, tak? Tworzący, rozumiecie? I dający absolutne zabezpieczenie i kierunek wszystkiemu. Logos to też, przyjaciele, reguła, według której się wszystko organizuje. Czyli to, co zostało uwolnione, coś, co zaczęło organizować rzeczy. Rozumiecie, na początku, czyli, zobaczcie, jak to się tłumaczy, na początku była mega organizacja, wiecie, na początku była potężna konsekwencja działania, na początku to było, że to jest w ogóle w założeniu Boga. Ja chcę też, żebyście zobaczyli bardzo ważną kwestię, co grzech zrobił z ludzkością. Grzech doprowadził do tego, że ludzkość stała się chaotyczna i wybiórczo przyjmująca różne rzeczy, ale na początku wszystko, tak, było przez Boga uwolnione w systemie.
porządku, tak? I najwyższej oprawy. To było na początku. Logos to również coś, co zawiera w sobie rozumienie i inteligencję, czyli to zostało uwolnione coś bardzo, jakby wysoki poziom intelektu został uwolniony. Ja wam za chwilę zobaczycie, do czego my dojdziemy. Co to jest logos? Więc ten logos to jest coś, co stwarza i rządzi. Patrz, na początku był logos. Coś, co stwarzało i rządziło. Coś, czego założeniem było stworzenie i rządzenie. To jest logos. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie inne słowo zobaczyli. Greckie, takie słowo energeia. To w ogóle jest bardzo ciekawe słowo, ono też mnie rozwaliło w ogóle, wiecie? I ono oznacza energię po prostu. Ja w ogóle nie wiedziałem, że w Biblii jest tyle o energii. Ja zacząłem sobie badać. Słuchajcie, jak teraz jechaliśmy po samochód, kończyłem konsultację w mieście, przyjechał po mnie Norbert z Anitą, my wsiedliśmy w samochód, odebrali mnie z konsultacji i jechaliśmy w Polskę, żeby samochód odebrać. I ja załadowałem, słuchajcie, słownikami. W ogóle, wiesz, bo cały czas to we mnie godzinami pracowało przez cały czas. Ja zacząłem czytać o energii w ogóle i wiedziałem, że tyle jest o energii. W ogóle wiecie, tego się nigdy tak nie tłumaczy. Bo to są tak nieszczęśliwie przetłumaczone w Biblii, że się w głowie nie mieści. Rozumiesz? Ale tu jest dużo energii. I zaraz powiem wam o czym. Energeo, czyli to słowo energia, to słowo występuje w Biblii mnóstwo razy. Jest też bardzo różnie tłumaczone. Natomiast najczęstsze tłumaczenie tego słowa energeo to jest działanie. To jest działanie. To tłumaczą jako działanie. Prawda? I tutaj na przykład w liście do Efezjan 1:19 jest takie te słowo, że Jezus mówi, tam jest takie tekst, że dopóki, jest tekst Jezusa, że dopóki w ogóle, teraz nawet to przeczytamy, 1:19, bo to jest ciekawe. List do Efezjan 1:19. List do Efezjan 1:19. Jest napisane tak. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. I tutaj to słowo działanie, prawda, to jest energeo. Teraz zobaczcie, czyli przeczytamy to normalnie, trzeba. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki energii Jego. Dzięki energii jakiejś. Dzięki energii. W innym miejscu na przykład czytamy w Ewangeliach, że Jezus mówi na przykład to tak, że dopóki Ojciec mój działa i ja działam. I tam jest energeo na przykład. Że dopóki, że tak jak czerpię energię od Ojca, taką energię uwalniam. Ja wam zaraz pokażę, do czego my dojdziemy. A więc logos to jest działanie Boga. To jest pewnego rodzaju energia. Wiecie, to zostało na początku uwolnione, że to wszystko powstało? Jakaś energia. Dzisiaj naukowcy kłócą się z takimi dziwacznymi rodzajami chrześcijan, którzy są tacy, taki jest dziwaczny rodzaj chrześcijan, który koniecznie chce przekonać naukowców, że się mylą. I oni tłumaczą naukowcom, a najczęściej to są ludzie, którzy mają niewielkie pojęcie w ogóle o nauce. I oni starają się przetłumaczyć coś naukowcom. Ja nieraz tłumaczę moim braciom i siostrom, że mówię, wiecie co? Jeżeli ty idziesz do naukowca jakiegoś i chcesz w ogóle z naukowcem porozmawiać, tak? To ty musisz być na poziomie tego naukowca, bo on cię zleje tutaj. To dla niego jesteś nikt. Ty przychodzisz do niego, mówisz tam, wiara się liczy, nauka się liczy. To jest wielka bzdura. Wiesz dlaczego? Dlatego, że naukowcy nie odkryli niczego innego, czego nie, co nie jest zapisane w Piśmie Świętym. Ponieważ niczego nie odkrył jeszcze nikt. Rozumiesz? Ludzie mówią, naukowcy mówią tak, życie powstało z wielkiego wybuchu. Rozumiecie? A chrześcijanie mówią, nie, to Bóg stworzył świat. Ale gdyby sobie ludzie zadali proste pytanie, a może to jest tak, że to, co naukowcy określają jako wielki wybuch, to był logos. A może to był logos? A może to była energia? Rozumiesz? Niektórzy myślą, że to w ogóle świat powstał w ten sposób, że ten Bóg siedział. W ogóle Boga ludzie określają jako żywego Mikołaja. Z taką brodą siedzi jakiś taki w ogóle gość i on mówi, że coś zrobił, ziemię pojawił, ale jak ziemię? Mówię, zadałeś sobie kiedyś gościu pytanie, jak Bóg stworzył ziemię? Zadałeś sobie pytanie, co to jest logos w ogóle? Została uwolniona jakaś potężna energia.
potężna energia i powstało to, co się nazywa dzisiaj. Rozumiecie, o co chodzi? Ja wam chcę dzisiaj powiedzieć troszkę o energii, bo to jest bardzo ważna rzecz. Logos to działanie Boga, to energia Boga. Energia Boga. Rozumiecie? Teraz zobaczcie. Przeczytam wam Ewangelię Jana w moim tłumaczeniu. Na początku była energia. A ta energia była u Boga. A Bogiem była energia. Wszystko powstało za pomocą tej energii, a bez tej energii nic nie powstało. W energii było życie, a życie było światłością. A światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie przemogła. Energia, życie, światłość. Wiecie, co to jest energia? To jest określona ilość czynnika stwórczego potrzebna do zasilenia i działania jakiegoś układu. Energia. Energią, jakiś czynnik powstał. Proszę was, dzisiaj to, zobaczycie, do czego my dzisiaj dojdziemy. My dojdziemy do miejsca, gdzie bojaźń Boża bardzo w nas wzrośnie. I zaczniemy bardzo uważać na wiele rzeczy w naszym życiu, bo one mają ogromny wpływ. Co to jest życie? Życie to jest zespół procesów, które zabezpieczają funkcjonowania jakiegoś organizmu. To jest zespół procesów. A więc energia Boża, ona wzbudziła zespół procesów życiowych, rozumiecie? Na początku była energia, a energia wzbudziła zespół procesów życiowych. Zobaczcie, jak to działa. Co to jest światło? Światło to jest widzialna, zaznaczam, widzialna część promieniowania. To jest widzialna część, to jest coś, co widzimy. Patrz. Zostaje uwolniona Boża energia. Ta Boża energia stwarza system życiowy. I ten system życiowy jest namiastką czego? Tego, który jest dawcą energii. Zaczynamy łączyć w sobie zrozumienie Boga i zrozumienie nauki. I musicie zrozumieć bardzo prostą rzecz, że żadna nauka nie wkracza poza objawienie. Żadna. Naukowcy zazwyczaj to są aroganci. Na zrozumienie tego, że wielki wybuch, oczywiście o którym ludzie nie mają żadnego pojęcia na przykład, bo ludzie nie wiedzą skąd. Ja zawsze zadaję pytanie takiemu naukowcowi, nie wiedzą, na przykład, a mówi, a skąd się wziął wielki wybuch? Jak ty uważasz? Co się stało? Jakiś wielki smok piarnął w kosmosie? Mówię, a może zrozumiesz, a może taka troszeczkę taka zajawka, że to może Bóg uwolnił energię, którą ty nazywasz wielkim wybuchem. Tak? Wyjął ze swojej kieszeni zapalniczkę i zapalił po prostu świeczkę i powstało wszystko. Energia, życie, światło. Rozumiecie? Zobaczcie. Werset Ewangelii Jana 9:11. Żywiła światłość, czyli prawdziwa namiastka tego, czym Bóg jest, przyszła na świat. O kim tu jest mowa? O Jezusie. W ogóle zobacz, co tu się dzieje. Dowodem na to, w jaki sposób materializuje się Słowo, jest kto? Jezus. Wiecie, kto to jest Jezus? W ogóle co się stało z Jezusem, że ten Jezus powstał? Przecież to jest materializacja energii Bożej. Szok w trampkach. Kobieta, która nie miała kontaktu seksualnego, tak? Rodzi dziecko. Co to jest? Ktoś, na przykład ktoś jest narodzony z Bożego Ducha i ma intelekt, proszę ciebie, 89 IQ, jak się bardzo namęczy. On powie, cud. Ja mówię, ale co to jest cud? W ogóle zastanowiłeś się, co to się stało tam w tym betlejemskim, w tej grocie betlejemskiej? Jakaś potężna energia doprowadziła do powstania płodu w ciele kobiety, która nie została zapłodniona przez mężczyznę. To się fizycznie stało, rozumiesz, o co chodzi? Fizycznie, fizycznie, fizycznie. Te fizyczne jajeczko w kobiecie zostało zapłodnione. Jak to się stało? Jakaś dawka energii została uwolniona w tą kobietę. Jest napisane, i Logos ciałem się stało. Rozumiesz? I Jezus powstał
Rozumiesz? Jako żywy dowód tego, czym jest Logos. Dlatego ja zawsze mówię, że jedyny Logos dla nas dzisiaj informacyjny, o którym mówił, myślał, przekazywał, że to jest Jezus. Już nie mówią, spójrzmy w Pismo. Nie mówię, przestań, spójrzmy w Jezusa. Nie w Pismo. W Jezusa. A ja nie znam Jezusa. O, to jesteś w potężnym problemie. Nie masz kogo patrzeć. Tak? Bo Pismo ci tego nie da. To jest jedyny Logos, który dzisiaj jest dostępny. On mówił, myślał, przekazywał koncepcję. Wszystko składa się z energii i Jezus dał nam tego świadectwo. Rozumiecie mnie, przyjaciele? Nam się wydaje, że to są ciała stałe. Ta kartka, to pianino, ten mikrofon, twoja ręka. Ale jakbyś to wziął pod mikroskop, tą rękę. Ta ręka jest płynna. Ona się rusza. Rozumiesz? Zobaczcie, to się rusza. Tam są chromosomy. Tam są atomy. To wszystko krąży. Wszystko w nas krąży. Jesteśmy energią. I wszystko jest energią. W ogóle, czy wy wiecie, że to, co my widzimy, że to jest kolumna stała, że my chodzimy po tej ziemi tutaj, no nie? To jest... W ogóle my chodzimy po ruchomych rzeczach. Ja chcę wam powiedzieć, jaką prostą rzeczą w związku z tym było dla Piotra chodzić po wodzie. Przecież tam się wiązały atomy pod jego nogami. Tam nastąpiła... Rozumiecie? Wiara doprowadzała do tego, że nastąpiła zmiana energii fizycznej. W ogóle ja chcę ci coś pokazać. Do czego doprowadza wiara? Co to w ogóle jest? Jak to działa? To nie jest enigmatyczny produkt. Ja chcę pokazać wam, jak działa mechanizm. Wszystko to, co widzimy, składa się z energii. Jesteśmy stworzeni przez energię, tak? I jesteśmy energią na dzisiaj. Ty jesteś energią. Każda myśl to jest energia. To są zmiany elektryczne w mózgu. Myśl można zobaczyć. Myśl można dzisiaj sfotografować. Emocje można sfotografować. Trzeba troszkę ruszyć dalej z naszymi głowami. To jest energia. Nie wolno być nam aroganckimi na to zjawisko. I teraz posłuchajcie dalej, bo ja chcę wam dzisiaj mówić o prawie przyciągania, o czymś, co jest bardzo, bardzo ważne. Przynajmniej dla mnie. Okazuje się, że moje życie jest wynikiem zrozumienia prawa przyciągania. Każdy z nas składa się z energii. I teraz tak, będąc w Chrystusie, nie tylko jesteśmy energią, ale mamy umiejętność zarządzania tą energią. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Ponieważ tu jest napisane tak, a tym, którzy w Niego uwierzyli, dał prawo, to jest prawo, stać się dziećmi Bożymi, tak? Czyli kiedy Ty uwierzyłeś w Jezusa, to Ty stałeś się częścią tej samej formuły energetycznej, co Chrystus. Otrzymałeś te same możliwości, które posiadał Jezus, a których dał dowód w Biblii. Stąd te Jego słowa, że wy możecie robić to, co ja. I mówi, i potem prorokuje, i więcej niż ja. Dlaczego on to mówił? Ktoś mówi, no, bo on taki jest pełen łaski. Ja mówię, przestań łaskę tak oglądać. Łaska, tak? To jest w ogóle coś, co... W ogóle to jest wszystko materialne, okazuje się. Łaska to jest dana nam umiejętność, tak? Jesteśmy przez łaskę jesteśmy oświeceni, żebyśmy widzieli dalej niż przed łaską. Tak? I jesteśmy, jakby otrzymujemy możliwości, których nie mieliśmy przed łaską. Rozumiecie? I w związku z tym, jeżeli ty jesteś w Chrystusie, to ty nie tylko jesteś energią, prawda? Ale ty też możesz zarządzać energią. Co Jezus robił? Zarządzał energią. Wiesz, co to znaczy, że On uzdrawiał chorych? On zarządzał energią, ponieważ On był Logosem. Rozumiesz? Na początku była energia, a Bogiem była energia. I On w ogóle czaił bazę Jezus, bo Jezus to był człowiek, który naprawdę sięgał głęboko. On sięgał do serca Ojca, on sięgał do zrozumienia duchowego. Przychodzi do Niego jakiś tam gość i mówi, Panie, uzdrów mojego sługę, jest mój dobra, przyjdę, uzdrowia. On mówi, nie, powiedz tylko słowo. Co to znaczy? Nakaż,
tej energii, która tam jest, aby się zmieniła na korzyść. Przecież jesteś nośnikiem energii i zarządcą energii. Kim jesteś? Jesteś wielką elektrownią, Jezusie. Rozumiesz? Jesteś potężną elektrownią, Jezusie. A ten mój sługa jest podłączony pod Ciebie. Oto było objawienie tego człowieka. On zobaczył w Jezusie potężną elektrownię. Przyszedł do Niego i powiedział: Jezus, uwolnij energię, a mój chłopak wstanie. I co Jezus powiedział? Idź, on jest zdrowy. Uwolnił. Puścił impuls. Impuls. Energetyczny impuls. Wiecie, czym jest uzdrowienie? Uwolnieniem energetycznego impulsu. Jak się stwarza tkanki? Energetycznym impulsem. Tym samym, który stworzył te tkanki od początku. Posiadasz tą moc w sobie. Dostałeś prawo. Dostałeś prawo dysponować energią Boga. Energia ma to do siebie, że jest dwojakiej formy. Ta dwoistość zaistniała podczas buntu Lucyfera. Posłuchajcie teraz bardzo ważne rzeczy następne. W momencie buntu Lucyfera energia, która stworzyła wszechświat, została podzielona na energię pozytywną i energię negatywną. Rozumiecie? To się stało podczas buntu Lucyfera. Jest energia tworząca i energia burząca dzisiaj. Jedna część logosu, rozumiecie, to jest bardzo ważne, została ukradziona i użyta do złych celów. Jak nie rozumiecie do końca, o co chodzi, to sobie obejrzyjcie Gwiezdne Wojny. W ogóle to Gwiezdne Wojny sobie obejrzyj. Zobacz, o co chodzi. Tam moc, tam jest bardzo ciekawe objawienie w Gwiezdnych Wojnach. Moc jest, była jednolita na początku. Ale potem, tak? Przecież to jest pokazane w Gwiezdnych Wojnach nic innego jak bunt diabła. To jest bunt diabła pokazany. Jest podział energii. Istnieje dobra strona mocy i zła strona mocy. Rozumiesz? I teraz następują przepychanki. Tu jest plus, tu jest minus. I my żyjemy w epoce podziału energii. Jest energia zła na świecie i energia dobra. Energia życia i energia śmierci. I żyjemy w tym systemie. I póki nie skończy się to, co się nazywa dzisiaj, przyjaciele, obecny czas zły, to tak będzie przez cały czas. I teraz my musimy się nauczyć w tym żyć. I tutaj pojawia się bojaźń Boża. Ponieważ tak, jeżeli ja, Arturek Cyroński, nie wykorzystam odpowiednio, tak, mojej wiedzy, to ja mogę źle zarządzać energią i narobię kupę bałaganu. Jedną z cech energii jest to, że przyciąga ona się według swego rodzaju. Proszę bardzo, zanotujcie sobie, Psalm 45,8. Następnie, pierwsza Mojżeszowa, czyli Księga Rodzaju 1,12. I następnie Galacjan 6,7. Pierwsza rzecz. Psalm 45,8. Głębina przyzywa co? Głębinę. Czy jest napisane płciznę? Nie. Pierwsza Mojżeszowa 1,12. Wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju. Tak? Zasiejesz żyto, wyrośnie co? Czy kukurydza? Żyto. Od pradziejów. Rozumiesz? Kupisz sobie psa i sukę. Tak? Spłodzą kota? Nie ma opcji. Nie ma opcji. Zgadza się? Nie ma w ogóle precedensu. Wszystko! Ja pokazuję wam zasady. Zasady, które rządzą energią. Po pierwsze, głębina przyzywa głębinę. Czyli nic głębokiego nie przyzwie to, co jest płytkie i nic płytkiego nie przyzwie to, co jest głębokie. Nigdy. Rozumiesz? To jest bardzo ważna informacja. I teraz popatrzcie, jaka jest kwestia bojaźni Bożej, bo bojaźń Boża to jest odpowiedzialność teraz za to, co ty z tym będziesz robił. Teraz patrz, jaki poziom w tobie tego się robi.
2. Wszystko się rozmnaża. Powiedz wszystko. Wszystko. Wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju. Wszystko. Wszystko. I Galatian 6:7. Co siejesz, to zbierzesz. Ty to samo. Tą samą ilość, tą samą wartość, to samo. Trzy zasady kierujące energią obecnego czasu. Posłuchaj, twoje myśli, twoje słowa i twoje działania są energią. I teraz tak. Tak jak myślisz, tak jak mówisz i tak jak czynisz, to ściągniesz odpowiednią energię do tych czynników. I nie ma bata, to jest prawo przyciągania. Twoje myśli przyciągną adekwatną formułę energii. Twoje słowa przyciągną adekwatną formułę energii. I twoje działania przyciągną adekwatną formułę energii. Jeżeli będziesz myślał źle, to przyjdzie do twojego życia zło, mimo że żyjesz w epoce łaski. Łaskę masz po to, jak słyszałeś dzisiaj świadectwa, a ja muszę wam powiedzieć, że ja naprawdę, ja nie proszę ludzi, żeby mówili o jakimś temacie. I ja też nie mówię ludziom, o czym ja będę mówił. Łaska to nie jest stan, tylko łaska to jest droga. Jeżeli poruszasz się według jej zasad, jest w porządku. Jeżeli nie poruszasz się według jej zasad, to możesz o kant dupy ją podróż. Rozumiesz mnie? Nic dla ciebie nie znaczy łaski. Nic! Jest mrzonką! Mrzoneczką! Możesz sobie marzyć o życiu w łasce, jeżeli nie zaczniesz robić ruchu, o których mówili tutaj dzisiaj ludzie. Leżysz i kwiczysz. Posłuchaj, twoje myśli, pozwól, tylko o myślach mówię, są energią i przyciągną adekwatną energię. Czy ty w ogóle wiesz, że ty nie masz żadnego prawa od Boga pomyśleć źle? Pomyśleć źle? Czy ty wiesz, że jeżeli ty się martwisz w swoich myślach, to ściągniesz adekwatną energię do swojego życia? Czy ty wiesz, że twoje myśli są jak lasa zarzucane na odpowiednią formułę energii, bo wszystko jest słowem, czyli logosem, czyli energią? Wszystko! Czy ty wiesz, że twoje wypowiadane słowa, to jest to, o czym mówiłem 2 tygodnie temu, one będą ściągały jak grube łańcuchy do twojego życia, albo pozytywne rzeczy, albo negatywne, i nie ma bata, nie uda ci się obejść systemu energetycznego, ponieważ wszystko jest energią, gdziekolwiek sięgniemy, powietrze jest energią, ludzie są energią, przedmioty są energią, rozumiecie? Uczucia są energią, myśli są energią, nauka jest energią. Rozumiecie te rzeczy? Cokolwiek myślisz i mówisz, to ściągnie to do twojego życia adekwatną formułę energetyczną. Będziesz się martwił? Ściągniesz do siebie następstwa zmartwienia. Będziesz mówił o chorobach? Przyjdą do ciebie choroby. Będziesz mówił o biedzie? Przyjdzie do ciebie bieda. Będziesz myślał jak bogaty człowiek? Będziesz bogatym człowiekiem. Będziesz mówił jak zdrowy człowiek, będziesz zawsze zdrowy i silny. Czyny! Nasze czyny, największa formuła energetyczna, jaka istnieje, są jak spychacze. Zepchną do naszego życia albo potężne kłopoty, rozumiecie? Albo potężny sukces. Prawo przyciągania musi stać się twoim zrozumieniem. Nie zwalaj odpowiedzialności na pewne rzeczy, które istnieją w enigmatycznym świecie. I mówię, o Bóg jest ze mną. Ja mówię, weź. Bóg to energia. Na początku było Słowo, a Bogiem było Słowo. Bóg nie porusza się poza swoim Słowem. Poza swoim Słowem. On nigdy nie zaprze się swojego Słowa. Nigdy. Wiesz dlaczego? Bo gdyby on się zaparł swojego słowa, to zaparłby się siebie. Siebie by się zaparł.
zutylizowałby sam siebie, podłożyłby sobie bombę, która by go zniszczyła. Rozumiecie w ogóle taką rzecz? Arogancja na proste prawdy Boże doprowadza do tego, że ludzie odnoszą porażki w życiu. Posłuchaj, wszystko co masz dzisiaj w twoim życiu jest efektem tego, co ściągnąłeś. Przez swoje myśli, przez swoje słowa i przez swoje czyny. Jesteś kowalem swojego losu. I koniec. I taka jest odpowiedzialność na tobie. I albo będziesz chodził w systemie prawa przyciągania na pułapie pozytywnym, albo na negatywnym, bo na pewno będziesz chodził w systemie prawa przyciągania. Ja mam takiego jednego znajomego, wierzący człowiek. On wygląda jak to niewyróżniający się z tłumu facecik. Niewysoki, troszkę grubawy. I on niezbyt interesujący. Nikt niezbyt interesujący, co się ubiera. Taki jest chyba taki przeciętny. Ale facet ma coś takiego, że lecą na niego kobiety. I on ma sytuację w życiu, o których ja marzyłem, jak byłem erytomanem gawędziarzem, będąc w świecie. Mi się marzyło, że ja wchodzę do windy, jakaś babka na mnie leci, na przykład i mi seks proponuje w windzie. Takie miałem pragnienie. Ale takie coś mi się nigdy nie przydarzyło. Byłem w różnych windach, z różnymi ludźmi. Byłem w różnym stanie, rozumiesz, po różnych substancjach psychoaktywnych. I cholera, nigdy mi się taka rzecz nie przyjawiła, rozumiesz? A ja naprawdę dobrze wyglądam. Ja rozumiesz, ja zawsze miałem bajerę, ja zawsze umiałem, rozumiesz, zawsze byłem taki small talk, takim... Ale on nie! On wygląda jak nikt. Wchodzi do windy. Rozumiesz? I kobieta mu proponuje akt seksualny. Ja w ogóle już po nawróceniu, tam się nic nie ma, bo on w ogóle wierzący chłopak, wiesz o co chodzi? Ale on przychodzi do mnie kiedyś i mówi, ty, ja mam taki jasny. Ja mówię, rozumiesz, że w ogóle rozmawiamy o tym, no bo facet ma problem. Ja mam taki jasny, mówi, jasny. Mówi, ja, wiesz, ja się modliłem i mówię, i tu się tutaj mówi, to są demoniczne siły. To jest formuła energetyczna, której on ze siebie się nigdy nie pozbył. To coś ma w sobie i to coś ściąga adekwatną energię. Rozumiecie? Adekwatną energię. Wszystko się rozwija według swojego rodzaju, a głębia przyzywa głębię. A co siejesz, to i zbierasz. On funkcjonuje w prawie przyciągania. Patrz, co to znaczy nie być uwolnionym od demonów. Wiesz, co to jest nie być nieuwolnionym od demonów? To znaczy, że posiadasz w sobie aktywną energię demoniczną, która ściąga demoniczne formuły do twojego życia. Pojawiają się w twoim życiu ludzie, którzy cię okradają, lżą, niszczą, psują ci coś, denerwują cię. Rozumiesz? Masz ciągle samych negatywnych ludzi wokół siebie. Ktoś cię krzywdzi, ktoś ci to zrobił, ktoś ci tamto zrobił. Ale tak, na przykład dzisiaj. Czemu ja tak nie mam? Bo ja się pozbyłem pewnych rzeczy ze swojego życia. Bo ja myślę w odpowiedni sposób, mówię w odpowiedni sposób i działam w odpowiedni sposób. Rozumiecie mnie? Modlitwa to nic innego, jak uwalnianie odpowiedniej formuły energetycznej. Modlitwą ściągamy prawidłowe rzeczy. Stąd mają być ludźmi modlitwy. To jest, przyjaciele, fizyka. Żyjemy na fizycznej ziemi. I mimo, że jesteśmy duchami, to funkcjonujemy w prawie przyciągania tej ziemi. Nie ma bata. Rozumiecie taką rzecz? Tu nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, że ty stajesz przed lustrem, jesteś panną, nie masz męża, stajesz i mówisz, tu mnie brakuje, tu mnie bocek taki, tu mam bocek inny, chciałbym mieć tutaj. Jakbym sobie po to wstrzyknęła, ten była taka, ale mnie wstrzyknę, bo nie wiem, czy to nie grzesie. Zapytam, widzimy się, tyle mnie brakuje. Jak podejdziesz pod tego lustra, okazuje się, że ty określasz siebie w 80% jako negatywną, w 20% jako pozytywną, a potem powiesz, panie daj mi męża, bo mówi, jakiego się da męża. Przecież to musiał być strasznie silny psychicznie człowiek. On musiał być bardzo dobrym obserwatorem. Musiał obserwować tylko te 20% pozytywu, o którym myślisz, mówisz i czynisz. Co ty chcesz? Żebym cię kogo? Ornitologa? Czy będzie taki? Nie! Zrób coś z sobą. Zrób coś z sobą. Chcesz męża? Zrób coś z sobą. Bądź w 100% pozytywnym człowiekiem.
to będziesz widziana, widziana, to cię poderwie jakiś fajny chłopak z nieba. Ściągniesz go do siebie swoimi myślami, emocjami i decyzjami, a tak to będziesz stara panna. Rozumiecie dlaczego? To podlegasz prawu przyciągania. Zrozumcie te rzeczy. Możesz dużo słuchać nauczań o pieniądzach. Ale jeżeli nie uznasz się za bogacza, to będziesz pusty jak pepen turecki do końca twoich dni. Jak będziesz leżał do góry kołami i będziesz mówił, no jestem w okresie łaski, nie będę szedł do pracy. Panie daj! Chodź se weź! Ale panie daj, ale chodź se weź! Taka rozmowa nie trwa 30 lat. Jak już powinien błogosławić. Czujesz klimat? W ogóle rozumiesz? Prawo przyciągania obowiązuje każdego z nas. Ja sobie nie pozwalam na jedną myśl dzisiaj. Ja mam bojaźń o moje myśli, bojaźń o moje myśli. Ludzie mówią tak, myślę, tu nikt nic nie wie, diabeł nie zna moich myśli, więc Ceroński powiedział, że on nie zna. Pewnie, że nie zna. Bo diabeł to nie jest osoba, która zna myśli. Ale twoje myśli są energią. Wychodzą ci przez poryk. I ściągają odpowiednią energię. Ja jestem pozytywnie nastawiony do życia 24 godziny. U mnie nie ma nigdy żadnego problemu. Ja jestem konsekwentny i zdecydowany przez cały czas. Ja jestem tak konsekwentny, że to jest bolesne. Wiecie, jak jest w moim życiu? Że jeżeli ja powiem coś, to ja to zrobię, choćbym umarł. Jeżeli ja wiem, że ja robię odpowiednią rzecz. I nikt mi nie stanie na drodze. Nikt i nic. To jest bardzo proste. Dlaczego? Ponieważ ja wiem, czym jest działanie. Ja wiem, że konsekwencja jest bardzo ważna w moim życiu. Ja mam bojaźń dzisiaj, przyjaciele. Ja zrozumiałem prawo przyciągania. Ja zrozumiałem, że to jest kwestia ściągania energetycznych rzeczy do swojego życia. Słuchajcie, pieniądze. Bardzo dobry przykład. W ogóle Jezus mówi więcej o pieniądzach niż o sprawiedliwości. Bardzo ciekawy przykład. Jak do swojego życia ściągnąć pieniądze? Przede wszystkim człowiek się musi uznać za bogacza. Najpierw w twojej głowie musisz być milionerem. Chcesz być milionerem? Chcesz być milionerem w głowie. A jak jesteś pustak, biedak, nędznik wewnętrzny, rozumiesz, o co chodzi? Jak ty chcesz mieć pieniądze? Skąd ty chcesz mieć te pieniądze? Pan mi da. Weź się w ogóle. Pan nie ma z tym nic wspólnego. Co ma Pan z tobą wspólnego? Coś se uroił. Niebiosa są niebiosami Pana, a ziemia jest synem ludzkim. Pan dał ci myśli, myśl prawidłowo. Jest napisane jak W, w Starym Testamencie, jakiś stary, starotestamentowy prorok napisał takie coś. Kto lękliwy, niech mówi, że jest bohaterem. 3000 lat temu to napisali. 3000 lat temu, jakiś Joel czy jakiś inny wziął to napisał, już nie pamiętam, co to napisał. Rozumiesz? A ludzie się boją. W swoich miejscach pozwalają na to. Och, tak poleżę się poboję. Pobójmy się razem. Co to chodzi? No to weźmy sobie, strzelmy też razem w kolano. Zróbmy sobie taki myk. Ja i ty będziemy chodzić w kipsie. To, co myślisz, mówisz i działasz, wytwarza fale. To są fale. Byliście nad morzem kiedyś w morzu? To był w morzu. Byliście w morzu? Brawo, ludzie morza. Siedzisz w morzu. Fala odpływa, przypływa. Odpływa, przypływa. Zgadza się? Idziesz głębiej w morze. Niby jest płytko, tak? Ale wiesz co zauważasz? Że zaczynasz być poddany komu? Czemu? Fali. Cię fala pobiera. Cię pobiera fala. Niby nie jest głęboka. Cię fala pobiera. Bo fala tak działa. Fala ściąga. I przyprowadza. Rozumiecie? Na własne oczy widziałem, kiedyś byłem w Anglii, widziałem po prostu, jak się cofnęło 2 kilometry Morze Północne. Poszedłem 2 kilometry w Morze Północne. Rozumiem? Mówię, ale jazda, człowieku, może się cofnęło 2 kilometry. Fale tak działają. Tak? Był odpływ okresowy. Wszystko faluje. Faluje. Wy wiecie, rozumiecie? To, że słyszycie mój dźwięk teraz, dlatego, że fale do was dochodzą.
To, że w ogóle słonko na nas świeci, dlatego że fale stamtąd przychodzą. Fale, fale. To, że telewizję oglądamy, to, że z komórki korzystasz. W ogóle wiesz, o co chodzi? To są fale. Rozumiesz? Dzisiaj żyjemy w epoce, ale się nie zastanawiamy, jak to się dzieje. Siedzę w domu, włączam telewizor, przez ciebie widzę gościa, co tam gada. Wiesz, o co chodzi? Wyobraź sobie, że teraz bierzesz faceta, który żył 500 lat temu, wsadzasz go u siebie przed telewizorem, włączasz mu i tam ktoś do niego gada, i rąbki pyta. Taka po jego reakcja. No gada do niego pudełko. I on w ogóle nie posiadałby w ogóle zrozumienia zjawiska. A jakbyś tak jeszcze mu próbował zobaczyć, wiesz, ziomuś, no bo tam w ogóle 500 km dalej jest taka antena i ona wysyła takie fale, co ich nie ma. Bo ich nie widać, a ten gość to tylko obszaja to, co widać. Mówi, one tutaj przychodzą i to ta fala i to widać. Rozumiesz? Wiesz, że ty jesteś fajny. Taki koń by tego nie zrobił. My się w tym urodziliśmy, myślimy, że to jest okej, dla nas to jest normalne, ale już zapominamy o tym, że tak wszystko działa. Nasze słowa wytwarzają wibracje, wiecie o tym? Wibracje. Coś wam powiem. To nie jest kwestia tego. Ludzie mówią tak, krzyczysz na diabła. Nie krzycz na diabła, bo trzeba używać autorytetu. Ja mówię, a ty mi opowiedz, jak ty gromisz diabła. Ja ci opowiem, zróbmy taki numer. Ja ci powiem o moich sukcesach związanych z gromieniem diabła, ty mi opowiedz o swoim. Ja podchodzę do diabła, on sra w gacie. A ty podchodzisz do diabła i ty strasz. Taka jest w ogóle różnica między moim promieniem diabła a twoim promieniem. Bo ty podchodzisz, że ciebie już jesteś zwalony, że ciebie w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, Panie ratuj, Panie. A diabeł stoi, mówi, co to za idiota stoi? Które podnosi oczy do nieba i mówi, Boże, kto to jest? Twój człowiek, no weź. Rozumiesz, w ogóle zagadnienie? A ja przychodzę do zjawiska, tak? I w sposób zdecydowany, konsekwentny, tak? Uderzam w zjawisko demoniczne. I to zjawisko wie jedną rzecz. Wiecie, co wie demon, kiedy ja do niego podchodzę? Albo ja odejdę, albo on. Ale znając jego historię, on nie odejdzie. Ja nie odejdę. Ja nie odejdę z tego miejsca, póki on się nie wykrwawi. Rozumiesz? Bo ja już zbudowałem pewną swoją historię. I to się nazywa korzystanie z autorytetu. Ja uwalniam określone fale. Określone fale uwalniam. I przeciwnik boi się tych fal. A jak ty nie uwalniasz tych fal, to on się nie boi. Wszystko płynie. Wszystko jest... Wszelki kontakt jest za pomocą fal. Tak się energia rozchodzi. Rozumiecie? Tak to działa. Te fale, one przekazują pewien haczyk i ten haczyk haczy adekwatne rzeczy. Uwalniasz falę, mówisz tak, wstajesz rano i mówisz tak, jestem zdrowy, dożyję 120 lat, w szczęściu, zdrowiu i pomyślności. Nic mi się nie stanie, nie bym miał wypadków samochodowych. Nic mi nie będzie. Rozumiesz? Co zrobiłeś? Uwolniłeś określoną częstotliwość. Ta częstotliwość, rozumiesz, ściągnie do twojego życia fizyczne zdrowie, długowieczność i brak wypadków samochodowych. Czy ty w ogóle to rozumiesz? Jeżeli robisz to cyklicznie, stajesz się generatorem takich fal. One są unikalne i jedyne. Tu nie chodzi o to, rozumiesz, tu nie chodzi o to, że to Bóg robi, to ty robisz. On po prostu uzdolnił cię do tego, żebyś to zaczaił. Że tak można, że to tak można. Bo jak nie znałeś Jezusa, to ty nie wiedziałeś, że tak można. To byłeś arogancki. Chorowałeś, to chorowałeś. Byłeś biedny, to byłeś biedny. Miałeś wypadek, to miałeś wypadek. Nie ma żadnego problemu. Ktoś się pyta, jak u ciebie? No jakoś leci. Co leci jakoś? No jakoś leci. Co to za słowo w ogóle jest? To można powiedzieć, jak się okres ma. W ogóle nie można używać takich sformułowań. Ludzie, na litość Boga, to jakoś leci mi tutaj. Co mi leci? Życie nie leci. Życie się ściąga. Jest się życiem, się życie ściąga. Rozumiesz? Używa się odpowiednich narzędzi i się przyciąga do swojego życia to, co ma tobie służyć. Wstaję rano i mówię, Ojcze, uwielbiam
błagam Cię za to, że nigdy nie zabraknie mi finansów, tak? Cyklicznie, według mojej wiary, mówię, Ojcze, w tym miesiącu będzie 60 tysięcy napływu, a w tym będzie 70 tysięcy napływu, Ojcze. Ojcze, uwielbiam Cię za to, bo tak będzie. I nie interesuje mnie to, co widzę, tylko to, co ja wyznaję, bo ja uwalniam właśnie fale odpowiedniej częstotliwości i one ściągną do mojego życia te 70 tysięcy, 80 tysięcy, milion. Kiedy powiedziałem Bogu, Panie, chcę, żeby przez tą służbę przepływał milion miesięcznie. Amen. Rozumiesz? My chcę milion obrotu przez służbę, którą będziemy brali, wprowadzali dalej, dalej, dalej i dalej. Rozumiesz? Chcę, powiedziałem Bogu, chcę, żebyśmy mieli dom dziecka. Rozumiecie? Chcę tych rzeczy. Tak? Uwalniam odpowiednie emocje w tą stronę. Do tego, co mówię, używam odpowiedniego potencjału głosu. Wkładam odpowiednie emocje, używam odpowiednich słów. Wszystko ma swoją częstotliwość. Sformułowanie, jestem smutny, ma swoją częstotliwość. A sformułowanie, jestem wesoły, ma swoją częstotliwość, są dwie różne częstotliwości. Myśl martwiąca się pod tytułem, co tu się stanie, przecież taka rzecz się wydarzyło. Och, pomyślę sobie jeszcze 15 minut się podołuję, a potem zawołam imię Jagłańskiego. Ale przecież ja jestem taki zwyczajny, żeby się dołować. Po prostu podołuję się jeszcze trochę. Te 15 minut dołowania się negatywną myślą martwiącą uwalnia określoną częstotliwość, która już działa na Twoją niekorzyść. Każde złe słowo, każda rzecz, którą uwolnisz źle przez Twoje słowo wypowiadane, pisane, czy w jakikolwiek inny sposób przekazywane, przynosi Tobie niekorzyść. Co siejesz, to zbierasz. Rozumiesz taką rzecz? Co siejesz, to zbierasz. Co siejesz, to zbierasz. Facetom się na przykład wydaje, że mogą być chamscy dla swoich żon, a wieczorem położyć się do łóżka, zrobić takie oczy. I oni myślą, że ona jest rozbudzona erotycznie w przeciągu 5 minut. Jak ja na przykład mówię facetom, że na dobre życie seksualne musisz pracować od 2 do 4 dni każdego dnia, tak? Musisz zachęcać kobietę, mówisz do niej piękne rzeczy w ogóle, potem ci to wejdzie w krew. Rozumiesz? Seks czwartkowy zaczyna się w pojęciu ekranu. Jak będę nauczał o seksie, będę o tym mówił. Mówię, ludzie, co wy myślicie? Bo różnimy się. Mężczyźni od kobiet się różnią na płaszczyźnie płci. Tak Bóg to stworzył. Rozumiecie? Facet się może pokłócić ze swoją żoną i on za 15 minut jest gotowy. Człowiek. On ma wzwód, on leży. Każdy, nie? Ona się patrzy na niego, mówi, przywdzi wroga swojego. Właśnie od rana ją krytykował, dręczył, mówił, jaka jest do niczego. Rozumiesz? Krzyczał na nią. Rozumiesz? I on teraz leży ze wzwodem i mówi, że ty jesteś moja mama, tak? Sorry, nie działa! To nie działa! Tak ona się zlituje nad tobą, bo jest miłosierna, okej, tak? Ale to nie tędy droga, tak? To nie to, bo nie o to nam chodzi, to nie o miłość. Wiesz, o co chodzi? To nie miłość, tak? Musimy myśleć konstruktywnie. Wszystko jakoś pracuje, wszystko jakoś działa. Nasz wygląd. Ludzie mówią, mogę się ubierać jak chcę, nie ma żadnego znaczenia, jestem w Chrystusie. Ja mówię, wręcz. Ty naprawdę tak myślisz, że możesz się ubierać jak chcesz? Że człowieka czasami na kogoś mówi, co tak jest wyglądać? Ty w ogóle wyglądał, ubierałeś się w lustrze? Człowieku. Ludzie myślą, że się mogą nie myć, bo oni są w Chrystusie. Nie myję się. A mówię, fajs z Szafaleckiego lasu, że on się nie myje, będziemy, bo on jest w Chrystusie. Ja wiem, że to jest energia. Energia. Ta jest całkiem w ogóle widzialna energia, czuwalna. To się podpucha. I niekoniecznie chce sobie mieć akapę później. Jak się spod fachy wali. Rozumiesz, co ja mówię? Kto chce mieć tą akapę później? To jest taki duchowy. Jesteś taki duchowy. To on trwa jest kurwa. Co 8:20. Wszystko uwalnia jakieś fale. To się... Jesteśmy nadajnikami i odbiornikami. Ludzie, proszę, nie zrozumcie, że to was nie ominie. Bo żyjecie w tym systemie. Nie ominie cię, tak jak cię oddychanie nie ominie. Gdy twoje myśli, słowa i czyny
generują złą energię, to sprowadzają zły ładunek do twojego życia. Gdy twoje myśli, słowa i czyny generują pozytywną energię, to sprowadzają pozytywny ładunek. Tak to było, jest i będzie. Aż wróci Jezus i będzie nowa ziemia i nowe niebo. Nie wiem, jakie prawa wtedy będą panować, bo tamte prawa nie są nam objawione jeszcze. Jest napisane, że pozostanie miłość, która też jest energią, kurczę, w tym wszystkim. Ale będzie troszkę inaczej. Dzisiaj mamy to, co mamy, nie mamy co narzekać. I nie możemy sobie iść do jakiegoś troglodyty, który nam będzie mówił, proszę mnie, Pan jest z tobą, Pan cię poprowadzi. Gdzie kościoły są pewne, tak jak kościoły, które ludzi się przekonuje, Pan jest z tobą, módlmy się. Przychodzi gość, proszę ciebie, ty w pornografii siedzisz, przychodzisz do pastora, proszę ciebie, on mówi, módlmy się. Ale o co się módlmy, człowieku? Tak ja na ciebie patrzę i widzę pornografię. Zróbmy to. Ja mówię, ale to się módlmy, to módlmy się. Na litość boską. Nie chodźmy w miejsca, które zaprzeczą prostym faktom. Zrozummy, że istnieje prawo przyciągania. I pamiętaj, jesteś całością. To nie jest tak, że ty sobie możesz pozwolić, że część myśli, ona będzie pozytywna, część będzie negatywna. Mamo, w tej dziedzinie to już taki jestem, też chrześcijanie tak mówią, w tej dziedzinie już jestem taki tutaj w ogóle ogarnięty, w następnej nie muszę być taki. To jest nieprawda, bo ta dziedzina nieogarnięta uwolni negatywną energię, która tak czy inaczej się uwolni i ściągnie coś negatywnego do twojego życia. I nie zwalaj tego na procesy, bo ty możesz powiedzieć, że w procesie jesteśmy, ale to jest usprawiedliwianie rzeczy. Wiesz, jak ja mam stosunek do tego, jak mi coś w życiu nie idzie. Przychodzę przed Boga, mówię, Boże, ta dziedzina leży. Ja się biorę do roboty za tą dziedzinę biorę w ogóle na warsztat. Ty rozumiesz mnie? A to jest bardzo proste. Jak mam jakąś słabą część w swoim ciele i idę na siłownię, tak? To ja nie ćwiczę silnej części jedynie. Tylko ćwiczę najpierw, to jest w ogóle zasada. Wiesz, istnieje na siłowni zasada priorytetu słabości. Określasz swoją słabość gdzieś, tak? I ktoś ma słabe plecy, ale silną klatkę piersiową, wiesz? Tak? I cały czas ćwiczy klatkę piersiową. Przecież to w ogóle siądzie mu wsiągną plecy, przecież nie później. Masa mięśniowa na klatce piersiowej i na barkach się będzie powiększać, a plecy dalej będą chude. Tak? W konsekwencji będzie mu wszystko ciążyć i będzie go wykinać. Trzeba najpierw zacząć brać się za słabe punkty. Zrozummy te rzeczy. A więc nie myśl sobie, że część mnie może być jeszcze uwalniać negatywną energię, a część pozytywną uwalnia, jest wszystko w porządku. Nic nie jest w porządku. W porządku będzie wtedy, kiedy będziesz miał kontrolę nad całym swoim życiem. I tu nie chodzi o to, czy ty upadniesz, czy nie, bo zrozummy, krew Jezusa nas obmywa, nie mówmy teraz o rzeczach teologicznych. Posiądźmy wiedzę, która pomoże nam żyć. Przecież zauważycie, my tu w ogóle nie rozmawiamy na temat tego, czy do nieba się pójdzie, czy się nie pójdzie, bo my wszyscy idziemy do nieba, dziękuję uprzejmie, narodziłeś się z Bożego Ducha, idziesz do nieba i masz wyjścia i Bóg też. Rozumiesz, sprawa zamknięta, koniec, kropka i dziękuję. Natomiast tu chodzi, jak tu żyć na tej ziemi, żeby zwyciężać każdego dnia. Żeby nie być załamanym, żeby nie być biednym, żeby nie być chorym, żeby nie być samotnym. Rozumiesz, żeby po prostu mieć relacje z ludźmi, żeby kochać i być kochanym. Musimy odpowiednią energię uwalniać. To jest fizyczne, ludzie. Proszę was, zrozumcie to. Ja to trenowałem na sobie. Dzisiaj umiem to nazwać. Kiedy pękł mi palec, mówiłem do palca. Ja wierzyłem, że mi każde moje słowo to dodaje mi kawałek kości. Kiedy miałem wodę w kolanie, to mówiłem do wody w kolanie. Mówiłem wyjdź i wierzyłem, że każde uwolnione słowo, każde powiedzenie wyjdź powodowało, że kolejna kropelka wody uciekała z mojego kolana i się osuszało. Nie zwracałem uwagi na ból, nie zwracałem uwagi na czynniki zewnętrzne, uwalniałem odpowiednią energię. Zrozumcie te rzeczy. Kiedy coś zrozumiałem ze słowa, zacząłem to stosować, bo stosowanie jest mega ważne. Bo nie można być uchudzę sobie własny, bo Pan mi błogosławi, mówię, o, zaraz cepem dostanie, w łeba się zakowuje. Diabeł go oprawi, oprawi go diabeł. Oprawi go. Rozumiecie? Ze mną się kontaktuje masa ludzi. Rozumiesz, masa ludzi. Dzwoni do mnie człowiek i mówi, wiesz co, mówi, wpadłem, mówi, byłem z dziewczyną, poszedłem do łóżka, w ciążę zaszła, mówi, kurczę, jak to się mogło stać? Szok. Szok. A mówię, a gdzie ją spotkałeś? Mówię, w
bibliotece kościelnej, to dziewczyna? Nie no, wiesz, wypiłem 3 browary, poszedłem na dyskotekę. On wypił 3 browary, narodzony z Bożego Ducha człowiek, i on poszedł na dyskotekę. On przeleciał panienkę, ona zaszła w ciążę i on się dziwi, dlaczego to się stało. Ja mówię, czemu takie coś nie spotkało? Czemu takie coś mnie spotkało? Gdzie był Pan? Mówię, gdzie był Pan, mówię. Zastanówmy się, gdzie on mógł być? Mówię, chyba ze mną siedział, bo mnie bardziej lubi w ogóle. Więc ciebie zostawił i koniec może. Olał list do Rzymian, wiesz o co chodzi? Zostawił cię na pastwę diabła, po co ty mi jesteś potrzebny? No weź nie żartuj. Ja mówię, nie żartuj. Mówię, odpowiadam ci według głupoty twojej. No człowieku, zastanowiłeś się? Pierwszy browar jak piłeś, na jaką? Na pijano czy na żywo? Jeszcze nie wiedziałem, żeby pić alkohol, pierwszy alkohol na pijanego. Albo żeby pierwszą krechę wąchać przez ciebie na naćpanego. Nigdy tak nie ma. Nigdy. Ja całe życie, proszę, jak zabierałem się za chlanie, czy panie, czy cokolwiek innego, to byłem człowieku trzeźwy jak świnia. Tak? Czyli decyzja jaka była? Świadoma, pełna zrozumienia. Zgadza się? Świadoma i pełna zrozumienia. Uwolniłeś jakąś energię, przyniosłem kontakt, a nie inne skutki. Proszę cię. Myśl w ten sposób. Cały ty wytaczasz kolejne potencjały fal. Cała twoja osoba. Twoje myśli, słowa i czyny. Twoje zachowania. Twój wygląd. Wszystko wywiera wpływ. Rozumiesz mnie? Wszystko. Tak jak się odzywasz, to jaki masz ton głosu. Ja moim dzieciom od małego tłumaczę, mów pięknie, będziesz miał pięknie. Moje dzieci mają tą kitę do głowy jak łomem. Mów pięknie, będziesz miał pięknie. Czy to proste? Myśl pozytywnie. Ja jestem przeciwnikiem negatywnego myślenia i mówienia. Ja nigdy nie narzekam. Jak ja miał kolegę, do którego bym narzekał, to bym zerwał z nim kontakt. Jakby w ogóle do mnie, jak przychodzi ktoś i narzeka, ja ludziom usługuję duszpasterstwo i ludzie zaczynają narzekać, że stój, nie idziemy w tą stronę. Ja nie chcę twoich narzekań. Określamy fakty, odnajdujemy korzeń, tak? Uderzamy w problem, ustanawiamy diagnozę, zaczynamy funkcjonować. Proste jak drut. Spotykamy się za tydzień i zdajesz mi relację z tego, co robiłeś przez tydzień. Koniec. Nie umiesz mówić pozytywnie, się nie odzywaj. Rozumiesz? Nie umiesz myśleć pozytywnie, to sobie kupmy listę. I się zaprawiaj melizną codziennie. Wiesz, taki chodził, taki. O czym myślisz? Wtedy powiesz z czystym sercem, o niczym. O 4 torbach melizy, a jeszcze w aptece jest takie zielone środki. Takie sobie na uspokojenie zielone, takie ziołowe duże. Śmierdzą jak trzeba. To? Dziurawiec. Dziurawiec, może to jest tabletka. To się łyka, przecież 5 sztuk w ogóle chodzisz. Nie potrafisz myśleć pozytywnie? Rozumiesz? Nie potrafisz działać odpowiednio? To się zaszyj w domu i szukaj Boga. Słuchaj prostych prawd. Pozytywy ściągają pozytywy. Negatywy ściągają negatywy. Odwieczne prawa ziemi. Rozumiecie? To w ogóle bardzo proste. Życie ściąga życie. Śmierć ściąga śmierć. Dobro ściąga dobro, zło ściąga zło. Ludzie czynią źle, a chcą, żeby im czynić dobrze. I mówią, przecież mówi Bóg jest miłością. Czyń mi dobrze. A ja mówię tak. A jak ty czynisz? Dziwisz się, że tak tobie ktoś czyni? Wiecie, my jesteśmy w stanie na jakimś odcinku czasu postępować przeciwnie. Nie odpowiadać złem za zło. Ale tu wchodzimy w inne parametry. To jest parametr naszego charakteru. Natomiast prawda jest taka, że człowiek generujący zło, on będzie odbierał zło. Jeśli nie od ciebie, to od kogoś innego. Rozumiecie to? Bo ty możesz wobec niego nie zastosować formuły zła, bo jesteś świadomy i masz wyrobiony charakter. Tak? Ty po prostu przestaniesz się z nim kontaktować. No bo niestety nie będziesz stał i nie będziesz patrzył, jak ktoś ci wali pałą po głowie. Tak? Bo jest napisane, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. No jak dajesz się walić pałą po głowie, no to siebie tak nie kochasz za bardzo.
Prawda? Bo Słowo Boże mówi, że człowiek dobry samemu sobie czyni dobrze. Przypowieści Salomona. Jak ktoś sobie nie czyni dobrze, tak? To na 100% innym dobrze czynił nie będzie. To jest proste jak trud, bo można być altruistą na siłę na krótkim odcinku, a potem się wysypiesz, bo to nie jest częścią ciebie. Ale ten człowiek, który czyni źle, to wcześniej czy później to zło do niego wróci, jak nie przez ciebie, to przez innego człowieka. No. Jak nie przez człowieka, to przez psa, jak nie przez psa, to przez wiatr. Jak nie wiatr, to mu spadnie cegła na łeb kiedyś. On to ściągnie. Bo nie ma złych szczęściarzy, rozumiecie mnie? Nie istnieją źli szczęściarze. Ludzie, którzy całe życie uwalniają zło, tak? I mają fart. Mogą mieć fart na jakimś odcinku życia, a potem jak im diabeł odwinie, to się zakołują tylko. Bo to musi się wydarzyć wcześniej czy później. Jak nie na takim pułapie, to na innym pułapie. Rozumiem? Bo to nie chodzi o pułapy, to chodzi o formułę. Zło ściąga zło, dobro ściąga dobro. I to też niekoniecznie na krótkim odcinku. To nie ma tak, że ty siejesz w królestwo, dałeś pro ciebie 200 zł i ty wracasz do domu i ty pro ciebie czekasz na 400. A ty masz taką mentalność, rozumiesz? To na terapię. Rozumiesz? To nie tak działa. Ale wcześniej czy później zaczyna być w twoim życiu obfitość materialna. To powiązania organiczne ludzi. To niezmienne prawdy. Musimy się z nimi zgodzić. Jeżeli się z nimi nie zgodzimy, to poniesiemy klęskę. Możemy sobie teraz, posłuchajcie, teraz możecie sobie dorobić do tego swoją teologię i możecie zostać przy swoim, jak chcecie. Ja, to tak jak Jozue kiedyś powiedział, ustał przed Izraelem i mówi tak, będziecie służyć Panu, wszyscy tak, będziemy służyć. Jozue mówi tak. Prawda jest taka, że ja nie wiem, czy będziecie służyć Panu. Ale ja i dom mój służyć będziemy Bogu. Posłuchajcie, ja przyjąłem prawo przyciągania. Zrozumiałem je. A od 3 dni ono mnie po prostu rozwaliło. Od kiedy zacząłem pisać te rzeczy. Od 4. I ja będę chodził według tego i będę się poszerzał. Jeszcze większą uwagę będę przywiązywał do tego, co mówię, co myślę, co piszę i jak żyję. Bo nie chcę, żeby moje życie było w jakikolwiek sposób zubożone. Chcę, żeby u mnie się realizowała Ewangelia Jana 10:10. Że Bóg przyszedł do mojego życia, abym żył w obfitości. Tego chcę, bo tym oddam Bogu chwałę. Bo jak podejdę do nieba, to przyjdę do mojego Ojca i powiem, tatusiu, przyjąłem Twoje słowo na temat prawa przyciągania i zaostrzyłem swoje życie do tego stopnia, że zyskałem to, to i to. I On do mnie wtedy powie, sługo dobry. I w ogóle mnie o to chodzi. I ja dostanę większą koronę. I już od 4 nad tym pracuję. I chcę, żebyście zrozumieli, że tak wygląda moje życie. Każdy z was jest osobną jednostką. Możecie robić, co chcecie, ale ja was zachęcam, żebyście zrozumieli, że wszystko składa się z energii. I że cokolwiek robimy, to jest to uwalniana odpowiednia formuła energii, są uwalniane odpowiednie fale i nie ma dwóch zdań, że wcześniej czy później to, co siejesz, to i zeżniesz. Po prostu, wcześniej czy później. Jak nie tu, to gdzie indziej. Jak nie w tej wspólnocie, to gdzieś na ulicy. Nie wiem. Bo to są rzeczy nieokiełznane. Rozumiesz? Ale chciałbym, żebyś skorzystał z tego narzędzia. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja dziękuję Tobie w imieniu Jezusa za to słowo. Ja chcę, Ojcze, żeby każdy z nas rozumiał głębię tego przesłania. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa, żeby żaden religijny duch nie dotykał umysłów ludzi. Ojcze, ja modlę się teraz, aby to słowo pracowało w ludziach i wykonywało, Ojcze, działania, które podniosą ich życie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.